Cyberpunk, Blade Runner czy Robocop. Wszystkie te światy łączy to, że przedstawiają, co stanie się, jeśli połączymy człowieka z maszyną. A kiedy nas czeka taka przyszłość? Cyborgi pojawiają się w naszej kulturze już w latach 60. XX wieku, kiedy rozważano jak i czy w ogóle możliwe będzie wykorzystywanie maszyn w celu usprawnienia człowieka. Wykuto też pewną definicję, wedle której cyborgiem jest organizm, którego procesy życiowe są realizowane bądź wspomagane przez urządzenia techniczne. I jeśli mamy być wierni tej definicji, to cyborgi są wśród nas. Jest nawet spora szansa, że znamy osoby, które nimi są, bo w samej Polsce jest ich nawet 100 tysięcy. Kogo chodzi? O osoby z rozrusznikami serca. Te niewielkie urządzenia dosłownie ratują życie, ale przez to wspomagają procesy życiowe, co czyni z ludzi posiadających je właśnie cyborgi. No ale przecież nie o taką fuzję ciała i maszyny nam chodzi, a o coś dużo bardziej potężnego. Bo maszyny tak potężne już istnieją, czego przykładem może być Asus ROG Strix Scar 17, którego możemy nabyć w ramach promocji Back to School. Ten laptop od Republic of Gamers to dowód na to, że sprzęt do cyborgizacji ludzi jest na wyciągnięcie ręki, a przynajmniej prace nad nią mogą odbywać się na naprawdę potężnym sprzęcie. Sam komputer oferuje niezwykłe osiągi, jak wydajność zagwarantowana przez kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3080, a także najnowsze procesory AMD Ryzen z serii 5000, które umożliwia korzystanie z ray tracingu, który znacząco poprawia wygląd gier, czy DLSS, który poprawi wydajność w grach, czy licznym aplikacjom opartym na uczeniu maszynowym, które wpływa na szybkość ukończenia zadań. Wszystkie te osiągnięcia możemy podziwiać na super szybkim ekranie IPS FHD z częstotliwością odświeżania nawet do 300 Hz. Wszystko to pozwala nam podziwiać na przykład Cyberpunka 2077, który przedstawia świat, gdzie cyborgi to normalność. Całość zapakowana w nowoczesną obudowę z dużą ilością gniazd i portów, w tym USB-C, który pozwala ładować i tak pojemną baterię. Każdy może znaleźć model ROG Strix, który będzie bardziej odpowiadał jego potrzebom. Są takie, które sprawdzają się w grach, a są też takie, które pomagają w nauce albo pracy. Dlatego zachęcam do sprawdzenia oferty, korzystając z linku w opisie, a my wracamy do odcinka. Ciało ludzkie nie jest perfekcyjne i jest to fakt, dlatego używamy zewnętrznych metod jego ulepszania. No sam fakt istnienia ubrań, które chronią nas przed temperaturą, jest na to dowodem. Dalej możemy doliczyć okulary, które korygują wady naszego wzroku, aparaty słuchowe, które naprawiają nasz słuch, czy inne przyrządy, których używamy, by wspomagać nasze słabości. Do tego jest jeszcze gros technologii, których używamy, by robić rzeczy, które byłyby niemożliwe. Noktowizory umożliwiają nam widzenie w ciemności. Termowizja daje szansę na dostrzeganie ciepła, a eksperymentalne egzoszkielety wzmacniają nasze mięśnie. Technologia wspomaga nas od lat i naturalnym procesem będzie to, że zaczniemy ją integrować w ludzi. Zwłaszcza, że istnieją już badania, których celem jest sprawdzenie takiej technologii, na razie jako metody leczenia np. braku wzroku. W Uniwersytecie Monaka prowadzone są badania nad technologią bionicznych oczu, czyli de facto potencjalnej technologii, która będzie mogła wymienić nasze ludzkie oczy. Na razie to prototyp, jednak gdyby faktycznie udało się tego dokonać, mówimy tu o poważnym skoku dla wielu ludzi. Oczy to jeden z potencjalnych kandydatów do wymiany przy cyborgizacji. Pomijając to, że mogą dać nam po prostu lepszy wzrok, czy też innego tryby, czy nawet możliwość nagrywania czegoś bezpośrednio przez nasze spojrzenie, to takie zmiany to wstęp do rozszerzonej rzeczywistości, w której wiele informacji dotyczących nas samych czy świata przekazywana nam będzie poprzez interfejs, podobny do tego widzenia w grach wideo. Bardzo podobna sprawa ma się ze słuchem. Istnieją implanty, które dosłownie przywracają ludziom słuch, a są też plany, by ulepszyć je tak, by poprawiały owy słuch do niespotykanych wcześniej poziomów. Jest też przypadek Scotta Cohena, który samodzielnie ulepszył swój słuch, a raczej aparat słuchowy, tak, bo mógł on słyszeć Wi-Fi w powietrzu. Im głębiej zajrzymy w świat modyfikacji, tym więcej specyficznych możemy znaleźć. Neil Harbison wszczepił sobie antenę, która zmienia kolory w dźwięk, tak by mógł on doświadczać świata pomimo daltonizmu. Moon Ribas, choreografka, wszczepiła w swoje stopy implanty, które pozwalały jej wyczuwać ruchy płyt tektonicznych na świecie. Słowem, powolna cyborgizacja nadchodzi, jednak są to na razie bardzo jednostkowe wydarzenia. A co ze zmianami, które mają na celu poprawę naszej produktywności, na przykład poprzez zwiększenie naszej siły? No cóż, tutaj nadchodzi pewnego rodzaju problem. Aby zwiększyć tę siłę, musimy zwiększyć nasze mięśnie albo poprawić ich działanie. I o ile dysponujemy taką technologią, to implementacja w człowieka może rodzić komplikacje.
Wymagałaby ona przecież usunięcie zdrowej tkanki, no co jest trudne, żeby nie powiedzieć, że może być śmiertelne. Jednak dla osób bez kończyn może być to coś niezwykłego. Ręce, które są lepsze niż te, które może mieć jakikolwiek człowiek, nogi, które pozwolą nam skoczyć wyżej niż ktokolwiek, znowu, problem pojawiał się niemal od razu, o ile manipulacja słuchem może być prosta, to tyle stymulacja serca stosunkowo bezproblemowa, o tyle kontrola nad czymś, co nie jest nami, ale jest w nas, może być bardzo trudna. Po pierwsze, problem komunikacji z kończynami. Jak to zrobić, by dokładnie zginąć palce w sztucznej dłoni na zawołanie podświadomie, tak jak każdy z nas? Istnieją już pewnego rodzaju technologie, które interpretują impulsy elektryczne z naszego układu nerwowego i zmieniają go w ruch. Jednak jak widać na filmach, w tych ruchach brak jest pewnej płynności i precyzji. Musimy więc poświęcić się badaniom nad tym, jak działa ludzki umysł, a następnie nauczyć się podłączać do niego, by nauczyć się kontrolować nowe kończyny. A potem przyzwyczaić się do tego, że dostaniemy nowe możliwości. Otóż dostając nowe kończyny, oczy, uszy czy cokolwiek innego, nasz mózg będzie musiał nauczyć się interpretować sygnały z nich pochodzące. Bóle fantomowe to coś, co może istnieć przy sztucznych kończynach. Przeładowanie sensoryczne to również potencjalny efekt ulepszonego słuchu. Wzrok może się zupełnie rozjechać, kiedy nowe barwy czy kąty widzenia będą czymś zbyt dużym dla naszego umysłu. Podsumowując, nie nabędziemy nowych wspaniałych umiejętności bez nauki i przyzwyczajenia się do nich, a ten proces będzie trudny, żmudny, a może i nawet niebezpieczny, kiedy nie zdając sobie sprawy z własnej, nowo nabytej siły, zrobimy krzywdę komuś, komu będziemy chcieli uścisnąć dłoń. A co z moralnością? Cóż, tutaj jest pewnego rodzaju spór, jeśli można go nazwać w ten sposób, bo są ludzie, którzy uważają, że ciało ludzkie jest nim, bo jest, no cóż, ludzkie. Nie ma w nim domieszek, dodatkowych elementów, tak zostaliśmy stworzeni i tak powinniśmy żyć. Jest to z kolei kontrowane myślą, że ciało jest słabe, że nie ma w nim stałości, jest tylko rozkład, a jedyną pewną rzeczą, jaką je spotka, jest śmierć. Są to więc dwie sprzeczne idee, które w jakiś sposób ze sobą walczą, jednak póki nie eksperymentowano na ludziach zdrowych. Sztuczne kończyny, oczy i uszy były dawane i sprawdzane na osobach, których ich nie miały, dając im szansę na normalne życie, co nie spotykało się z większym obejrzeniem społeczności naukowej. Dopiero przyszłość może przynieść nam prawdziwe problemy natury moralnej, kiedy zdrowe osoby będą chciały odciąć sobie rękę, by zastąpić ją sprawniejszą, mechaniczną. Albo kiedy zaczniemy ingerować w to, jak działa i żyje człowiek, na przykład zapewniając mu nieśmiertelność. Jednak te dyskusje to pieśń przyszłości, no i na dodatek bardzo subiektywnej. Po co nam to wszystko? Po to, by móc robić więcej, lepiej i bardziej. Elon Musk spekuluje, że to jedyna droga, byśmy nadążyli za robotami i sztuczną inteligencją, która będzie w stanie wykonywać wszystko to, co my, lepiej. Z pewnością jednak taka cyborgizacja to szansa dla wielu ludzi, którzy urodzili się z pewnymi słabościami bądź coś utracili w wypadkach. W pełni sprawne kończyny, możliwe słuchania czy widzenia to rzeczy, które są po prostu ważne i technologia niedługo może zapewnić się każdemu, kto ich nie ma. A z dalszym rozwojem, kto wie, może i my będziemy mogli sobie sprawić lepsze ciała. Ludzkie ciało skazane jest na śmierć, ale maszyny mogą być wieczne. I być może dzięki nim ludzkość wejdzie na kolejny etap rozwoju. Cała jednak rozmowa o cyborgach to przyszłość, do której może nas przybliżyć rozwój technologii, takich chociażby jak laptopy ROG Strix z kartami graficznymi RTX serii 30, które pomagają w pracy i rozwoju nauki, a mogą pomóc i Wam. Dlatego chciałbym bardzo podziękować Asus Republic of Gamers za wsparcie odcinka i zaprosić Was do sprawdzenia ich oferty, do której link znajdziecie w opisie. Dlatego zapraszam Was do innych odcinków, które są na kanale, każdy możecie odsłuchiwać jako podcast, a także zapraszam na Instagrama, my widzimy się co tydzień. Cześć!